Nie może być tak, że mamy ludzi, którzy od 20-30 lat żyją tylko z tego, że są w Sejmie. Prawo podatkowe powinno być uproszczone do granic maksymalnych. Aby uczelnie proponowały takie kierunki, żeby absolwenci mogli zakładać własne firmy lub bez problemu znaleźć pracę. Zwolnić czas lekarza dla pacjenta. Chcę żyć w kraju, w którym polityka prorodzinna jest oparta o kryteria demograficzne, a nie o ideologię i religię. Większe jednoczenie Polski z Unią Europejską, bo wtedy Polska jest silniejsza. Kobieta biznesu. Kobieta mediów. Witaj. Witaj. Chciałam porozmawiać o kobietach właśnie, kobietach w biznesie, kobietach w społeczeństwie. Jaką rolę mamy do odegrania? No chyba również musimy dodać, że w Senacie, Sejmie, Parlamencie. Kobiety, tak, kobiety rządzące. Na przykładzie firm. Badania pokazują, że co prawda kobiety są, jeszcze nie ma takiego dobrego miejsca dla kobiet w dużych firmach, w zarządach, może tak, w zarządach i radach nadzorczych. Są takie badania i kobiety niestety mniej zarabiają niż mężczyźni. Czy ty się z tym spotkałaś? Muszę ci powiedzieć, że ja w swoim życiu się z tym nie spotkałam. Od początku mojej kariery zawodowej nie widziałam różnic między zarobkami moimi a moich kolegów. To dobrze, wydaje mi się, wydaje pracowałaś mi się, w Polsce do tej pory. Zawsze pracowałam w Polsce. Przez kilka lat dla dużego holenderskiego pracodawcy, później już tylko dla polskich, cały czas również jako swoja własna firma. Chcę powiedzieć, że kobieta może naprawdę stawiać warunki. Może stawiać warunki i może stanowić prawo. Może stanowić taki prawo. Taki mamy plan. Taki mamy plan. Po ja już 20-letniej karierze biznesowej postanowiłam, ponieważ bardzo mocno udzielam się filantropinie, postanowiłam tę filantropię przełożyć na cele wyższe i stąd nasze spotkanie. Nasze spotkanie, wspólne cele nas połączyły. Wspólne cele nas połączyły. Ty jako poseł w Nowoczesnej, która dużo może zrobić, a ja jako senator niezależny, firmowany ruchem obywateli do parlamentu, kierowany stowarzyszeniami. Reprezentujemy kobiety, które już coś w życiu osiągnęły i chcą pokazywać innym kobietom, że kobiety mogą coś osiągnąć w życiu, prawda? Bo to jest chyba bardzo ważne. Tak, mimo tego, że mamy rodziny, dzieci, odnajdujemy się w pracy, w biznesie i naprawdę można, również w Polsce. Nowoczesna kobieta stoi przed wyzwaniami, których się nie boi. Dokładnie tak.